Dzień dobry Pani Moniko. Dzień dobry. Jesteśmy świeżo po pokazie. Jakie emocje Pani teraz towarzyszą? Bardzo mi się podobało. Naprawdę aż taki dreszczyk emocji i czar wspomnień. Maciek Zień zaprojektował moją suknię do ślubu z tatą moich dzieci. Robert Kupisz, którego znam jeszcze jako tancerza i fryzjera. Duet MMC od zawsze, Paprocki Brzozowski, no same Agnieszka Maciejak, same fajne nazwiska na topie dzisiaj w Polsce. Jestem bardzo szczęśliwa i fantastyczny pokaz. A czy któraś kolekcja szczególnie zapadła Pani w pamięci? Chyba Agnieszki Maciejak. Bardzo mi się podobała, bardzo kobieca, taka zwiewna, fajna, bardzo, bardzo fajna. No ale Maćka Zienia też rzeczy były bardzo ładne. Dzisiaj Pani się wpasowała w trend party. Tak. Piękna stylizacja, która podkreśla Pani piękną sylwetkę. Proszę powiedzieć, skąd Pani ten wigor i energia? O rany. Ze środka, zawsze ze środka. Jak ktoś żyje w zgodzie ze sobą, to będzie miał wigor do ostatniego tchnienia. Ja nie mogę nie skomentować też nowej fryzury, bardzo szeroko komentowanej w mediach. Jest piękna. Proszę powiedzieć, skąd te zmiany na głowie? No ja długo dojrzewałam do tej decyzji i to ja poszłam z tą decyzją do mojej ukochanej Oli Oleczek, która mnie stylizuje, mi włosy od długiego czasu. I Ola nie była na początku przekonana, ale jak zaczęła ciąć, to mówi, ale mi się dobrze tnie. I chyba na końcu jest w mojej drużynie. A czy to jest jakiś też symboliczny przekaz? Nie. Tylko wizualny? Tylko wizualny. Okej. Okay. Poza tym, że jest Pani popularną osobą, jest też Pani mamą. Jaką mamą jest Monika Richardson? No taką, która zabiera córkę na ściankę. Udało mi się po raz pierwszy, chyba po 5 czy 6 latach, dla wsparcia wzięła swojego faceta, żeby było jej łatwiej. Także teraz już chyba mają dosyć trochę. Ale grzecznie stali, kiwali głowami, uśmiechali się. Jestem z niej bardzo, bardzo dumna. A dla każdej mamy ten 1 września jest taki symboliczny. Czy w Pani życiu to też rewolucja, mimo tego, że dzieci już są starsze? No właśnie rewolucja, bo to jest pierwszy rok, kiedy ja nie mam rozpoczęcia roku u mnie w rodzinie, tak? Bo Zofia jest świeżo po maturze, zaczyna studia w Londynie we wrześniu, czyli za 2 tygodnie. No i to jest pierwszy rok, także no, emocjonalny bardzo czas tam. Ale zmiana na plus? Tak, tak. Mogę teraz żyć tylko dla siebie, to jest fajne uczucie. Pani też otwarcie mówi o swoim życiu prywatnym, zawodowym, na swoim Instagramie. Nie ukrywa też Pani, że czasem są ciężkie emocje. Czy te czarne chmury już za Panią nawiązuje tutaj do rozstania? Tak, myślę, że teraz jestem spokojna, to jest chyba dobre słowo i skupiona na sobie, nie w takim sensie egoistycznym, tylko w takim sensie rozwoju osobistego. Muszę, ładnie to mój tato wczoraj powiedział, muszę zrobić porządek. W takim razie ja życzę uporządkowania wszystkich zaległych spraw i niezmiennie wigoru. Dziękuję ślicznie za rozmowę.